Halo, halo, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z grę. Z grę, może być z grę, może być z grę o złocie, może być z grę. To jest nowe powiedzenie, więc witam was w grę. I zaczynamy, podróżujemy do naszej starej parceli, więc zobaczymy, co tam się dzieje, kto tam się obija, a kto zapierdziela na to, żebyśmy byli bogaci. To się okaże. Więc zaraz to sobie wjedziemy. Oczywiście zasejwujemy, żeby się nic tutaj nie okazało, że... Zaraz, sekunda, okej. Trzeba sejwować, nie ma co ukrywać. Zapiszmy grę. Jest zapisana, więc możemy jechać bezpiecznie. Więc idziemy dalej. Zobaczymy. Choć koparkę, ładowarkę mamy na tej drugiej parceli. No nie mamy kasy, żeby kupić tę drugą. Jak na razie widzę, że zbieranie tego złota to tak troszkę topornie idzie, no bo zaraz wydamy masę kasy na tych pracowników, a tutaj dla nas nie będzie nic. To niby dwie kopalnie są zrobione. Pewnie musiał sam pozapierdzielać, żeby coś osiągnąć. Zaraz wskoczymy. Koparka jest. Dobra. Co tu się dzieje w ogóle? Dawno mnie nie było tutaj. W ogóle się coś dzieje? Woda leci. Złoto leci. Więc chyba coś się dzieje. W porządku. Idziemy do naszego namiotu. Chcesz sobie dla nas pracować? Świetnie. No to sprawdźmy. Ładowarka czołowa. W porządku. Zaraz go zwolnię. Jakie 32%? Słaby jak jesteś. Trząsarka. A co tu chodzi? Dziennie, no tak. Mała koparka. Ten będzie pracował tutaj. Na małej koparce. Ale niczym więcej go nie mogę dać. Przypiszmy, ale... Zaraz. Ten? Wolni. Słaby jesteś, chłopie. To dla mnie tyle ludzi chce pracować, że wiesz. Słabiak. 65% miał ten. 153 dolce. To jest jednak... Bierzemy tego brzydkiego. Cześć, skinheadzie. Zatrudniamy. Zatrudniony. Ładowarka czołowa, trząsarka, mała koparka. A ten będzie pracował u nas na trząsarce. Przypisz. W porządku, mamy ich 5. No teraz widzę, że złoto naprawdę zapierdziela. I aż się chce po prostu. Jeszcze gdy będzie nas stać na małą ładowarkę, to dopiero pewnie będzie szło, a jeszcze pewnie gdy buldożer dojdzie, to dopiero będzie impreza. Muszę przyznać, że teraz złoto to w oczach tutaj się pojawia. Sprawdźmy, czy bank da nam kredyt. Niestety nie. Bieżący kredyt. Tyle. Dziennie dajemy 1000. 10 dni to 10 tysięcy. O kurde. Tak chyba mamy możliwość. To jest ich pomyłka. Możemy mieć drugą parcelę. Dobra.
Ona w ogóle chodzi? Nie wiem, czy ona chodziła. Bo powiem wam, że naprawdę teraz zapierdziela to złoto. Podłączone jest, wszystko chodzi, tu się trzęsie. Tutaj się coś dzieje. To zero, bo ja nie dostarczam, no niestety nie będę woził koparką. Podwiozłem, koparkę podłączyłem i już trochę szybciej to leci, więc ten sprzęt musi tu być. Dobra, sprawdźmy, ile jedną uncję zdobędziemy. 5,390. W porządku. No sami jak będziemy jechać po jednym ładować, zobaczmy, pobawmy się chwilę. Ale takiego chyba szału tutaj i tak nie zrobimy. To ma bardzo małą pojemność. To kurwa jest? A, bo to była łyżka. O, no. Tym to nie bardzo. Jak widzicie, dzięki niej zapierdziela to złoto szybciej, ale zdecydowanie lepiej wozić ten urobek no na tamtą, no. Tam jest jednak zdecydowanie lepiej tą dużą. Bo tu się w ogóle nie opłaca, bo zanim ja tutaj w ogóle coś zbiorę, tą małą łyżką, tak naprawdę nie wiem, po co ta koparka jest. Nie mam pojęcia. Tak na logikę biorąc to... nic tu więcej nie mogę wykopać. Nie wiem, zaraz wykopiemy tutaj kawałek, zobaczymy czy... coś... czy też nam taki się urobek tutaj pojawi. No dobra. Do góry. Otwieramy. I co? Wiadro w dół, no. Czyli to jednak... to jednak... to chyba jednak nie ma możliwości kopania. O, to jak widać, to tak. Wiadro w dół. Zamknijmy wiadro. Do góry. No i jedziemy wsypać urobek. Nie, tutaj już naprawdę topornie. No ta koparka chyba tylko się przydała nam do ułożenia tych wszystkich maszyn, no bo no wiadomo, że teraz szybciej nam dodaje to złoto. Ale jeżeli my mielibyśmy jeszcze tutaj coś robić, to tak naprawdę ona nam się nie przydaje w ogóle. Nie wiem, o co chodziło z tym 500N. Czy to jakieś poważne, nie wiem, jakieś, czy coś jeszcze w ogóle może zrobić w tej grze, no bo jak na razie, no co, wszystko działa.
kurwa. Chyba nie tak. Tak jest i teraz otwieramy. Nie ma nic. No, nie ma nic. Nie wiem, czy sięgnie, ale w sumie zaraz, bo tutaj mamy też karnister. Więc karnistrem nalejemy paliwka. Ten jest pusty? A no tak, rzeczywiście. To bierzemy ten. Ten coś tam ma. Naprawdę, to niech on sobie tankuje. Jest podwójny bak. No dobra, no co tutaj jeszcze? I obecnie zastanawiam się, co tu jeszcze robić, no. Na razie kasy więcej nie ma. Jak widzicie, błędem też jest w grze to, że... Pod moją nieobecność na przykład. Tu nalać. Ale do samochodu to gdzie? Co, na wodę jeździ? Jezu, te kurde. Jest, jakoś wyskoczyłem. Gdzie mamy bak? Bym paliwa chciał nalać. Co, pod maską? Zobaczymy, czy z karnistra mogę sobie nalać. Raczej. No i co? Jaką sobie nalać? Fajnie. Jest paliwo, to o co chodzi. Pokaż. Jest pełny. Dobra. Gdzie tu mogę stankować? Czy samochodu nie mogę? Serio? No, trochę lipnie, nie? Trochę lipnie. No dobra, co? Tutaj by trzeba załadować. Trzeba wyruszać na tamtą parcelę. Kurde, nie zdążyłem zobaczyć. Ale dobra. Traciliśmy 1100. Nie, nawet nie. Mieliśmy 5390, a mamy 4700, czyli tak naprawdę poszło nam 1000, nawet nie 1000 jeszcze. Zobaczymy, jeżeli minie 1000, równy 1000 wydatków, zobaczymy, ile nazbieramy innych rzeczy. No dobra, to co, no trzeba stąd jechać, no, no nie ma tutaj, co tutaj szukać.
chyba że koparką bym tutaj zwoził. Ale wydaje mi się, że tą nie koparką, tylko tą ładowarką tutaj będzie trochę gorzej nam. O, stryk. Plum. Stryk, plum. Tam troszkę jest wygodniej, tylko jest troszkę dalej. Nieznacznie dalej. No dobra, jedziemy. Choć tutaj bym jakiś buldożer najchętniej kupił. I tutaj też trochę tego wszystkiego jest. No a na razie nie mamy kasy na buldożer. Pojedziemy tam. Tam troszkę wygodniej będzie nam się ładowało. Tutaj chyba nie będzie tak daleko, z tego co kojarzę. Ło, 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 do góry, do góry, do góry, do góry. Dawaj, 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 maleńki. Jedź, jedź, wyłączyliśmy ci blokadę. No. Dobra, zerknijmy sobie tylko na mapie. Czy nie, no tędy nie ma opcji, żeby przejechać. Trzeba jechać tam. Pojechać po prostu normalnie. Ale popierdzielamy. Tak, i zaraz będzie w lewo. Dobra, no to jedziemy. To jedziemy, to jedziemy, to jedziemy. Chyba tutaj ta droga jest, tak? Nie wygląda mi ta droga. Ale to na kto? Zaraz, 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 bo chyba źle. Tutaj ten save gry coś się pierdzielił. A, tu musimy jechać. Dobra, już czaję. Okej, no to jedziemy, no co? No to już jechaliśmy, tylko teraz jechaliśmy z tamtej strony i było troszkę inaczej. No nocą będzie ciężko tam ładować tą koparką, ładowarką, ale zbieramy chociaż jedną. Zobaczymy. No nie wiem, czy teraz zdążę w tym odcinku jeszcze, bo jak widzieliście, tempo tego wszystkiego jest oszałamiające. A mam nadzieję, że wtedy będą pełne dwa wiada złota. Mieliśmy 5390. Zaraz zobaczymy dokładnie. Będą dwie? Czy będą dwie uncje na godzinę? Znaczy na każdy 1000 dolców, czy nie będzie? Jest dokładnie jeden 1,9 można powiedzieć. No 1,9, tak. To okrąglimy już tam grosiki. 1,9, czyli prawie dwie uncje, tak? Prawie tak, jeszcze tylko tak. Ja lubię matematycznie do tego podchodzić, więc 1, niech będzie 8,5 razy 1, to? Oh shit! What the fuck? Szmaciarze. Czyli 1200 na godzinę zarabiamy.
Teraz to nie zarabiamy nic. A jesteśmy w połowie drogi, no fajnie. Co zrobić? No trzeba się wrócić. Bo nie zarabiamy nic. No dobra. Odstawimy tylko sobie tutaj gdzieś ją. Tą beczkę albo zawrócimy. Dobra. Ciekawe, czy wszystkich pracowników stracimy, czy będziemy mogli na nowo ich zabrać. Ach tak, bo dzień minął i kredyt nam zżarł, dlatego. No cholera jasna, zapomniałem o tym. Ach. Nikt tam złota nie zbiera. Szybko, bo jesteśmy w plecy. No z każdą godziną jesteśmy 1200 w plecy, no. Nie ma co ukrywać, presja musi być jak w prawdziwej gorączce złota. Gdybym miał save'a teraz zrobionego, to oczywiście, że go cofnął. Jedziemy tu. W złą stronę pojechałem. A zaraz zobaczmy, czy mogę tam też jechać. Nie, w dobrą stronę, bo tu jest ten most, tak. Pędzimy. Dawaj, ciśnij maleńki, ciśnij. Trzeba szybko sprzedać to, co mamy. Zatrudnić szybko troli jakiś. Moje koty się tłuką. O, jedź maleńki, jedź. No tylko tak się zastanawiam, bo chodzi o to, że jak pracownicy będą pracować, no to trochę topornie wszystko idzie. Wrzuciliśmy 200 tysięcy, a zarabiamy grosze. Nie ma co ukrywać, to są grosze. Maszyny się nie są odblokowane. Idziemy szybko przetopić to złoto, co mamy. Dobrze, mniejsza z tą blokadą, bo teraz to nie jest główny problem. Ale zaraz, gdzie ja wjechałem znowu? Dobrze wjechałem. Dobra, szybko idziemy tutaj. Się na zielono świeci. Puszcz. Przetop złoto. Dobrze, że mogę chociaż na krechę wziąć przetopienie. Kurwa. Położyłem mnie tutaj. Dobra. Nie ma co ukrywać, trzeba jechać dalej. Szybko pracownicy zostawiają, nie? To nie tak jak w Polsce. Czasami pracodawca nie płaci komuś 3-4 miesiące, a on i tak przychodzi do pracy. To jest okrutne, ale niestety prawdziwe. No dobra, w porządku, sprzedamy tylko tą tutaj. Tylko tylko jeszcze ręczny. Dobra. Idziemy sprzedać tą runę. Z baryłkę, kurwa, nie runę, bo ja już nie wiem co. To działam. No dobra, mamy 3000 i sprawdzimy, co można zrobić w tej chwili, aby wyjść z tej sytuacji. Musimy zatrudnić pracowników, ale to o tym już w następnym odcinku. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie i trzymajcie się. Do następnego razu.